po trzech bardzo dobrych meczu i gdzie nie traciliśmy bramki, dzisiaj cztery skończymy mecz. No. Szkoda, że nie, myślę, że ten wynik na końcu nie pasuje tak, jak graliśmy dzisiaj. Myślę, że też pierwsi 25-30 minut to wyglądało bardzo dobrze. I po tej zmianie i u nas, i u nich, że Kante chodzi do gry, a Ogi wychodzi, to się zmieniło wszystko i nie wiem, od tego momentu tak wszystko było negatywne. Często tak się mówi, oczywiście to też nie zawsze tak wygląda, ale ten gol Liniasa no troszkę też chyba i zmienił zupełnie wasze podejście do tego spotkania, bo już musieliście gonić. No tak, tak, tak. Ja, a jak gonisz wynik przeciw kolegie, to jest zawsze tak słabo. No. I, no na końcu jest taki wynik, że cztery bramki tracimy, ale myślę, że to najwięcej było z naszych tak błędów, gdzie tracimy takie piłki proste i tak z Legią nie możemy zagrać takie piłki. No. No, ten mecz z Legią także pokazał, jak wiele jeszcze musicie pracy wykonać, aby nawiązywać równorzędną walkę z drużynami, które są w czołówce. No tak, tak i mówię. I po tych trzech meczach, że mamy przed nami jeszcze duże prace i musimy dalej pracować. I nie wiem, że skończymy ten sezon w tym roku. Mamy teraz u siebie tych dwóch meczów i tak zobaczyć, że wygramy te dwóch meczów u siebie i z tych sześć punktów mamy takie spokojne przerwy. Porażka korony w Warszawie z Legią 0-4 nie za wysoka, bo nie wyglądaście ci aż tak źle, żeby no, przegrać aż 4 golami. Na pewno zaczęliśmy mecz nieźle, tak jak sobie zakładaliśmy. Myślę, że szczególnie pierwsze 20 minut graliśmy dobrą piłkę i szkoda, że nie wyszliśmy na prowadzenie, bo sytuacje były, no i potem szczególnie ta pierwsza połowa pod koniec trochę no, coś nam się nie układało, to i Legia zdobyła dwie bramki i potem się na Warszawie ciężko gra. No właśnie, w pierwszych 30 minutach mam wrażenie, że trochę zaskoczyliście Legię, byliście agresywni, waleczni, nie pozwalaliście Legii na zbyt wiele. No tak, jak już wspominałem, no, tak sobie zakładaliśmy, że przyjedziemy tutaj walczyć o trzy punkty, o swoje i no mówię, weszliśmy dobrze w mecz i na pewno, żeby tutaj też wygrać mecz, to trzeba coś strzelić i wyjść na prowadzenie, może inaczej by się ten mecz ułożył, a tak Legia w niektórych sytuacjach pokazała swoją klasę. Gol Lukiniasa trochę wam nie podciął skrzydeł? No zawsze taki gol może się przytrafić, no, dobrze strzelił jeszcze. Nie widziałem tego gola w powtórce. Tak jak mówię, no szkoda bardzo tego wyniku, no bo z meczu czułem, że nie powinno być 4-0. W ostatnim meczu prezentowaliście się dobrze, trochę punktów było. Teraz porażka i co? Dalej oglądacie się za siebie w tabeli? No, na pewno teraz przyjdą jeszcze ważniejsze mecze niż ten dzisiejszy. Każdy mecz jest 100% ważny, no ale ten już przegraliśmy. Przeanalizujemy na pewno nasze błędy, żeby się nie przytrafiały, no ale myślę, że dzisiaj nie było aż tak źle, jak wynik pokazuje. No i już następny mecz jest bardzo ważny z Arką Gdynia i na to się będziemy szykować. No właśnie, trener na konferencji to sobie powiedział, że lepiej przegrać w Warszawie z Legią 0-4, ale trzeba zbierać punkty w innych meczach, by pewnie będą ważniejsze. Na pewno są, jeszcze jest dużo meczy do rozegrania i będziemy walczyć w każdym meczu o trzy punkty. Już pokazaliśmy, że potrafimy grać w ostatnich meczach, no i też uważam, że dzisiaj momentami dobrze to wyglądało, no szkoda, że po prostu, mówię, no błędów się nie wyszczegliliśmy i Legia też no, w niektórych sytuacjach strzeliła